Dzisiaj przedstawimy serię filmików pokazujących przykładowo, co można wziąć do szkoły lub pracy zamiast kanapek. Na początek szynka robiona przez babcię, która jest ekspertem w domowej produkcji wędli. Kolejne danie to wiórki kokosowe, robione w domu ze świeżych kokosów, a więc pełnotłuste w odróżnieniu od tych, które możemy znaleźć w sklepach. Dzisiaj Maciek sobie przygotowuje jedzenie do szkoły. Pakuję pomarańcze i jabłko. Oczywiście torebki papierowe, niefoliowe i do plecaka. Do szkoły mam też przygotowany kawałek ciasta, które było upieczone wcześniej i zamrożone. Wczoraj sobie rozmroził. To jest typowe ciasto, w tym, że zamiast zwykłej pszenicy używamy płaskórki albo samotrzy. I dobra. Dzisiaj Maciek przygotowuje sobie do szkoły bułeczki, które sam upiekł. Ciasta takiego jak na pizzę ze starej odmiany pszenicy. Ale to ciasto jest trochę inne, bo na maśle klarowane. Tak. I z cynamonem i bardziej na słodko. Bułeczki zostały tak upieczone, żeby miały specjalną dziurkę, do której Maciek teraz włożył dżem jabłkowy własnej produkcji. Bułeczka gotowa, teraz trzeba ją zapakować, oczywiście nie bezpośrednio do plastiku, tylko opakowanie papierowe. I gotowe. Oprócz tego do szkoły dzisiaj Maciek weźmie sobie troszkę migdałów. Migdały po kupieniu prażymy, żeby nie, najpierw zalewamy wrzątkiem, a później suszymy. No właśnie, później suszymy w piekarniku. Oprócz tego marchewka obrana i pokrojona do słoiczka. A do picia sok z czarnej porzeczki, zrobiony w lecie z porzeczek w sokowniku. Ja
tylko troszkę, a resztę uzupełniamy wodą. Nie, taka wiarba, pomyliłam zakrętki. Kolejnym daniem Maćka do szkoły jest jogurt z porzeczką, z czarną porzeczką zamrożoną w lecie na surowo. Jogurt oczywiście zrobiony ze świeżego, surowego mleka, prosto od krowy, przy użyciu bakterii jogurtowych. I następne danie, ananas. Ananasa trzeba wykroić środka w rdzeń, obrać i pokroić na kawałki. I pakujemy do słoiczka. I kolejny produkt do szkoły. To jest mięso mielone z cebulką. Taki farsz jak na kluski, tylko bez klusków. I smaczykiem, tak. Tak jak farsz do pierogów. Bye bye. A do picia Maciek sobie przygotowuje herbatkę Iwan-chaj. Woda się gotuje. Maciek za chwilę zaparzy herbatę. Herbatę zalewamy wrzątkiem. Tutaj mamy zachowane opakowanie od herbaty Iwan-chaj. W sensie, że oryginalne. Oczywiście oryginalne. O. Rosyjskie. Tutaj. Takie. Dobrze. I teraz herbatka się musi zaparzyć przez 10 minut. I kolejna przekąska do szkoły, czyli pierniczki. Własnej produkcji, oczywiście na miodzie. Minęło 10 minut, herbatka jest zaparzona. Maciek lubi na zimno, więc przelewa sobie do butelki, ale oczywiście można do termosu.
napełnił sobie wodą, żeby była pełna butelka. I do torby. Kolejna propozycja do szkoły. Śmietana wiejska od pani z targu. Thank you.